Caribena versicolor. Ptasznik wielobarwny. Gatunek opisany w 1837 roku przez Walkenera. Caribena versicolor to pająk średniej wielkości, uważany za jednego z najpiękniej ubarwionych pająków na świecie. Karapak z dorosłego osobnika jest koloru niebieskiego turkusowego. Odwłok z charakterystycznym lusterkiem bardzo gęsto pokryty jest czerwonymi włoskami. Znajdują się także na nim włoski parzące. Odnóża, podobnie jak i odwłok, pokryte są czerwonymi i fioletowymi włosami. Caribena versicolor to gatunek nadrzewny, w naturze znajdowany w pęknięciach kory i w dziuplach drzew. Pająk ten plecie dużo pajęczyny, z której buduje gniazda na drzewach. Jest bardzo spokojnym, niezbyt szybkim ptasznikiem. Potrafi skakać na krótkie odległości. Jego charakter i temperament nie zmieniają się wraz z wiekiem. Do kopulacji potrzebujemy dorosłych osobników. Samica powinna mierzyć minimum 4,5 cm długości ciała, mierząc ciało zaraz po wylince, a przed rozkarmieniem. Nie dopuszczamy zbyt małych samic, ponieważ duży wysiłek przy tworzeniu kokonu i opiece nad nim może doprowadzić nawet do przedwczesnej śmierci samicy. Napełnionego samca dopuszczamy do partnerki w jej terrarium. Samice nie przejawiają dużej agresji w stosunku do płci przeciwnej. Jednak dobrze jest nakarmić samicę, by nie pokusiła się o łatwy posiłek. Zaloty mogą potrwać dłuższą chwilę, ale sam proces kopulacji trwa kilka minut. Po całym akcie samiec będzie chciał szybko uciec, żeby nie zostać zaatakowanym. Trzeba zapewnić mu drogę ucieczki. Po udanej kopulacji przez pierwsze kilka tygodni obficie karmimy przyszłą matkę, by zapewnić jej materiał do wyprodukowania jaj. W terrarium musimy utrzymać optymalną temperaturę 25-28 stopni Celsjusza i wilgotność na poziomie 70-80%. Samica sporządza kokon w formie luźnej kuli, którą opiekuje się przez czas rozwoju potomstwa. Inkubacja nimf może sprawić kłopoty i zdarza się, że młode osobniki nawet w stadium N2, chwilę przed przejściem na L1, zdychają bez wyraźnej przyczyny. Dlatego najlepiej zostawić kokon samicy aż do chwili, gdy sama go otworzy. Jeśli jednak zdecydujemy się na samodzielną inkubację, nie odbieramy kokonu przed upływem 45 dni ze względu na to, że nimfy stadium pierwszego, tak zwane N1, pojawiają się po około 5 tygodniach. Opieka na N1 może przysporzyć dużych kłopotów i sprawić, że stracimy sporo przyszłego przychówku, a nawet cały kokon, w którym może znajdować się około 200 osobników. Według niektórych źródeł występują dwie odmiany kolorystyczne: intensywnie czerwona oraz czerwono-fioletowa, które mają także różnić się wielkością. Jednak teoria ta nie została oficjalnie zatwierdzona. Gdyby jednak było to faktem, przez wiele lat obie te odmiany były ze sobą krzyżowane i bez wątpienia nie ma już czystych gatunkowo osobników w naszych hodowlach. Samice dorastają do wielkości 12-14 cm rozstawu nóg i około 6 cm długości ciała. Samce są sporo mniejsze, chociaż ich gabaryty są uzależnione od warunków hodowlanych i ilości przyjmowanego pokarmu. Długość ich życia zależna jest od płci oraz od warunków, w jakich są trzymane. Opisywany gatunek niestety nie żyje długo. Samice mogą dożywać 6-7 lat. Samce około 2-3 lat, a po ostatniej wylince tylko kilka miesięcy.
Caribena versicolor na wolności występuje w Ameryce Południowej, na Martynice. Ptasznik ten zamieszkuje górne partie lasów deszczowych. Temperatury panujące na terenie, gdzie występuje Caribena versicolor, w zależności od pory roku, wahają się w dzień od 25 do 28 stopni, ze spadkami nocnymi w granicach 22-24 stopni Celsjusza. Wilgotność należy zapewnić na poziomie około 70-85%. Gatunek ten nie lubi przesuszeń podłoża. Caribena versicolor jest gatunkiem, który powiększa swoje gabaryty równomiernie. Nie występuje u nich typowy dla gatunków naziemnych z Ameryki Południowej skok przy wielkości 6-7 wylinki. Przy rozmiarze L6-7 i wielkości zaledwie 4-5 cm rozstawu nóg powoli zaczynają przybierać kolory dorosłego osobnika. Jad ptasznika wielobarwnego jest dość słaby, porównywalny z siłą jadu pszczoły. Caribena versicolor nadaje się dla początkujących hobbystów, którzy mieli jednak już do czynienia z ptasznikami. Posiada włosy parzące, które wyczesuje bardzo rzadko. Gatunek ten polecany jest na pierwszego ptasznika nadrzewnego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest on wrażliwy na zbyt słabą wentylację i źle dobraną wielkość pokarmu. Jako karma najlepiej sprawdzą się owady szybko biegające, np. karaczan turecki czy świerszcz. Caribena versicolor bardzo niechętnie przyjmuje larwy, m.in. mocznika. Z powodu źle wybranej karmówki i niepoprawnie przygotowanego pojemnika hodowlanego krąży wokół versicolor mit gatunku upadliwego. Jako podłoże w terrarium tego gatunku dobrze sprawdzi się włókno kokosowe. Utrzymanie wilgotności zapewni większa warstwa ziemi. Powinna ona zajmować około 1/4 wysokości terrarium. W szkle powinniśmy umieścić schronienie, np. z dużej tuby korkowej ustawionej pionowo. Do terrarium nie wkładamy miski z wodą ze względu na to, iż Caribena versicolor rzadko schodzi na ziemię i nie pije z pojemników. Spija jednak wodę ze ścianek i roślin, dlatego też terrarium należy spryskiwać co kilka dni.